Hej, witam Ciebie bardzo serdecznie w nowym, ekscytującym filmiku na kanale La Kierowniczka, za który zabierałam się już naprawdę długi czas. Jakoś nie mogłam go nagrać, chociaż bardzo chciałam. I myślę, że jest to coś, co może Was zaciekawić, bo będziemy mówić o produktach, które warto zamówić na AliExpress, które ja zamawiam lub przed którymi cały czas się bronię. Bo pamiętajmy jednak, że na AliExpress teraz jest wszystko w niskich cenach. Natomiast są to produkty wyprodukowane według innych norm niż nasze, a nadal pracujemy jednak ze środkami chemicznymi. Przygotowałam sobie całą listę produktów, które mam, które używam, które polecam, których nie polecam. Będziemy mówić po kolei o wszystkim i zaczniemy może od produktu największego, którego używam już dłuższy czas i który już nieraz pokazywałam Wam tutaj na kanale. I mowa tutaj o pochłaniaczu, który kupiłam na AliExpress z tego powodu, że tylko tamten konkretny pochłaniacz był dostępny. I ja o nim więcej mówiłam Wam już w całym filmiku, jego recenzja jest na kanale, wyskoczy Wam w proponowanym, więc możecie sobie tam zajrzeć. I jeżeli chodzi o ten pochłaniacz, to w skrócie jestem z niego bardzo zadowolona i drugi raz również bym zamówiła. Jest to najdroższy produkt na AliExpress, który kupiłam, kosztował około 113 zł. Ale myślę, że są to pieniądze dobrze wydane. Jeżeli chcecie więcej, to odsyłam Was do tamtego filmu. Dalej, będąc przy takich sprzętach jeszcze, powiem Wam o narzędziach, które przydają mi się w codziennej pracy i które również są z AliExpress. I mówię tutaj o frezach. I nie są to wszystkie frezy, jakie mam, ponieważ frez taki najporządniejszy do ściągania masy żelowej, akrylowej posiadam z firmy Indigo i dałam za niego bardzo dużo pieniędzy, ale jestem z niego zadowolona. Natomiast wszystkie takie pozostałe, tańsze frezy mam z takich mniejszych polskich stron lub właśnie z AliExpress. I tu jeżeli chcecie sobie przetestować, czy jakiś kształt frezu do Was się po prostu sprawdza, czy do Was przemawia. Jeżeli chodzi o frezy, ja posiadam frez ceramiczny do ściągania lakieru hybrydowego. Jest to frez na AliExpress wpisywany pod firmą Eurika i frezy do skórek. Jeżeli znajdę linki do którychkolwiek z tych produktów, one pojawią się w opisie. W opisie będę też odsyłać do recenzji, jeżeli już coś z tych produktów wszystkich tutaj omawiałam. I pojawi się też link do bloga, tam macie dokładnie zdjęcia z linkami, cenami itd. Więc jeżeli chodzi o frezy, to z nich jestem bardzo zadowolona, szczególnie z tych do skórek. Wydaje mi się, że za małe pieniądze można sobie wypróbować to, czy jakiś kształt, czy właśnie jakiś rodzaj frezu do Was przemawia. I one wtedy kosztują w granicach naprawdę 5-10 zł, a wydaje mi się, że to jest całkiem fajna propozycja. Kolejne produkty, które namiętnie zamawiam z AliExpress i nie wyobrażam sobie kupować ich gdziekolwiek indziej, to są wzorniki. I mówię tutaj zarówno o tych słoneczkach okrągłych, których używam do robienia zdobień głównie, jak i do tych pojedynczych wzorników na patyczkach, których używam do przechowywania wszystkich kolorów hybryd, jakie posiadam. Mówię tutaj również o tych wzornikach, na których wykonuję teraz najczęściej zdobienia dla Was na filmikach, czyli do tych małych wzorników, które są przyczepiane do podstawki na magnes. Przyczepiamy za pomocą gumy do tego wzornika tipsy. Tipsy również są te z AliExpress i możemy śmiało działać. I te trzy rodzaje wzorników po prostu zamawiam z AliExpress, bo są najtańsze, a to i tak są te same wzorniki, które możecie kupić gdziekolwiek w Polsce, więc nie widzę sensu przepłacania. Linki oczywiście macie na profilu. Te wzorniki, w ogóle to jest taki mój mały hit i od kiedy je poznałam, to cały czas pracuję na nich i one pojawiły się nawet w ulubieńcach roku 2018 i moim zdaniem, jeżeli macie chwilę wolnego, zajrzyjcie sobie do tych filmików ulubieńców, bo tam są najlepsze produkty, które wybrałam z całego roku, więc są to prawdziwe perełki i już dwa takie filmiki na kanale są, więc tam Was zapraszam. A my przechodzimy dalej i będąc przy wzornikach, powiem jeszcze nieco o znacznikach koloru. I co tu dokładnie mam na myśli? Mam lakiery, które mają buteleczki, takie jak firma chociażby Provocateur. I tu mamy oznaczenie koloru, a ja przechowuję te lakiery, słuchajcie, w kuferku. Więc musiałabym wyjmować każdy po kolei kolor, żeby znaleźć, co to jest za lakier. Dlatego do tego typu nakrętek, gdzie nie mam nawet powierzchni górnej, kupiłam takie znaczniki kolorów, zakładane jak takie pierścionki na nakrętkę, i pomalowałam je odpowiednimi lakierami, przez to już nawet z góry czy na półce ten lakier jest znacznie lepiej widoczny. Jeżeli jednak lakier ma wygodniejszą trochę nakrętkę, tak jak chociażby firma NES,
i też nie mamy tutaj znacznika kolorów oprócz tego na dole paska, to kupiłam sobie znaczniki kolorów w formie takich guziczków. Je również malujemy, utwardzamy w lampie i później przyklejamy do góry na nakrętkę. Przez co wszystkie moje lakiery mają oznaczenie do góry. Jeżeli firma nie robi ich automatycznie, to dorabiam je sobie sama. Myślę, że jest to bardzo wygodna forma oznaczenia kolorów, bo łatwiej się ich szuka, wiecie, gdzie jaki kolor się znajduje i ja zdecydowanie, od kiedy te patenty poznałam, cały czas praktykuję. Jak trzymacie lakiery w szufladzie lub w kuferku, to już jest to niesamowicie wygodne. Teraz przejdziemy do jednych z moich ulubionych produktów z AliExpress i mówię tutaj o pędzelkach. I słuchajcie, pędzelki do zdobień w Polsce mają takie wysokie ceny. I ja wiem, że to jest inne włosie, ale o te pędzelki wtedy trzeba też inaczej dbać. Ja znalazłam kiedyś przez przypadek na AliExpress pędzelki, które zamówiłam, bo były ładne. I mówię tutaj o tych pędzelkach. Jeżeli ktoś mnie dłużej ogląda, to już macie pewnie ich dosyć. Mówię o nich bardzo często, bo są to moje po prostu ulubione pędzelki. One były niebieściutkie, z perełkami, bardzo mi się podobały, zamykane, bo takie lubię najbardziej. Kosztowały w okolicach 4-5 zł za sztukę, teraz już ta cena jest nieco wyższa, ale nadal jest to cena w granicach kilkunastu złotych, a w Polsce za takie pędzelki musicie płacić kilkadziesiąt złotych i ta cena jest naprawdę wysoka i jeżeli dopiero zaczynacie i nie wiecie, czy one w ogóle Wam się przydadzą, to myślę, że warto zacząć chociaż sobie od takich tańszych. I tu mamy cztery różne długości pędzelków, każdy z nich jest bardzo cieniutki, jak igiełka. I ja nimi pracuję od lat. Właściwie wszystkie zdobienia, które widzicie od jakichś 2 lat na moich profilach, one są zrobione tymi pędzelkami i to jest cały czas jeden i ten sam zestaw. Ja w ogóle ich na razie nie wymieniałam jeszcze, chociaż już powoli czuję, że mogłabym, bo te pędzelki już widać, że są zniszczone. Ale przyznam szczerze, ja w ogóle o nie nie dbam. Ja je czyszczę w cleanerze, w ogóle ich nie zabezpieczam. W żaden sposób specyficznie ich nie traktuję, bo to są pędzelki za grosze i jeżeli się zniszczą, to je po prostu wymienię. Przy pędzelkach jeszcze zaznaczę pędzelek do gradientu, bo jest to pędzelek, który bardzo długo używam. I słuchajcie, oprócz tego, że oczywiście robię nimi gradienty, a jak robić gradienty widziałyście w filmiku, który podeślę Wam tu lub na dole, ale ja tym pędzelkiem aplikuję również spider żele. I to też pokazywałam Wam w jednym z filmików, macie link na dole. I ja na przykład tego pędzelka używam również do kładzenia tego żelu z suszonymi kwiatkami, bo mogę nim delikatnie wyłowić, więc u mnie oprócz tej podstawowej funkcji pełni on kilka dodatkowych i do wszystkich sprawdza się bardzo fajnie. Muszę sobie kupić drugi, bo faktycznie czasami ciężko mi jest go doczyścić, jak go zakleję tymi wszystkimi żelami, ale i tak używam go już z 1,5 roku i cały czas sprawdza się ok. Kolejnym ważnym gadżetem, który również warto kupić na AliExpress ze względu na cenę, jest silikonowe kopytko. I to jest po prostu moje odkrycie zeszłego roku. On również trafił do ulubieńców. W ogóle bardzo dużo z tych produktów było w ulubieńcach. Jest to silikonowe kopytko, którym ja aplikuję pył. Wcześniej używałam pacynek, którymi aplikuje się cienie na powieki, ale musiałam mieć do każdego pyłku inną pacynkę, musiałam wymieniać je, bo ten pyłek po prostu w nie wsiąkał. A tutaj mamy silikonowe kopytko, które idealnie wciera ten pyłek w warstwę dyspersyjną topu, natomiast w żaden sposób się nie zabrudza, bo możemy cleanerem go wyczyścić i mamy czysty pędzelek, który nadaje się dalej do użytku. Więc mam teraz tylko ten jeden silikonowy zamiast całego zestawu pacynek do kilkudziesięciu pyłków osobno. Ok, przechodzimy dalej i tutaj mam przezroczysty akryl, który kupiłam też na AliExpress z tego powodu, że nie wiedziałam, czy to jest to, czego szukam. I było. I się sprawdza cały czas, jedno opakowanie mam już od bardzo dawna. I ja go używam do wykonywania zdobień sweterkowych oraz do robienia zdobień 3D. I to również Wam podlinkuję, bo to są mega fajne i ciekawe zdobienia, ale musicie właśnie do nich mieć akryl. Przezroczysty proszek, który u mnie fajnie sprawdza się. Ja nie używam go do robienia paznokci akrylowych, tylko na wierzchu, na topie, na ostatecznej warstwie do właśnie zdobień typu 3D, typu sweterek. On po prostu musi być, żeby ten efekt osiągnąć. Dalej mam na myśli ozdoby. I tu słuchajcie, przede wszystkim folie transferowe.
Tam na AliExpress macie takie małe zestawy. Tych folii jest taki kawałek, ale to Wam starczy naprawdę na wieki. W zestawie macie kilkadziesiąt różnych kolorów, możecie kupować je pojedynczo. Nie ma sensu kupować takiej mega długiej taśmy, bo nigdy tego nie zużyjecie. Lepiej właśnie te zestawy kilku kolorów, ale tych krótkich kawałków folii i wtedy możecie kombinować, a folie transferowe to jest jedna z moich ulubionych metod zdobień, co już wiecie, bo na pewno oglądałyście filmik o foliach transferowych, a jeżeli nie, to sobie go nadrobicie. I folie transferowe sprawdzają się super. Jedyna folia, do której muszę się przyczepić z AliExpress, to jest folia złota, bo ona przychodzi po prostu brzydko żółta. Jeżeli chcecie ładną złotą folię, to zajrzyjcie sobie do Indigo. Ona nie kosztuje mało, przyrównując do tych z AliExpress, ale ma znacznie ładniejszy kolor i taki piękny, chłodny złoty. Dalej ozdoby wszelkiego rodzaju naklejki. Naklejki wodne, naklejki metaliczne. Te naklejki po prostu za grosze możecie kupić. Ja sobie zamawiam raz na jakiś czas taką kubkę chyba 50 naklejek za około 10 zł, całych arkuszy oczywiście. I po prostu zużywam je przez bardzo długi czas. To jest właściwie nie do zużycia, bo tego jest całe mnóstwo. Za bardzo małe pieniądze możecie stworzyć szybkie zdobienia. Szczególnie na AliExpress szukam sobie tych takich złotych lub srebrnych, metalicznych naklejek, bo one w Polsce są dosyć ciężko dostępne. Właściwie ja mam tylko jedne z firmy NES i one są przepiękne. Ja Wam je pokazywałam w zdobieniach. Naprawdę one świetnie się sprawdzały, ale tam jest tylko kilka wzorów, a jakbym chciała coś więcej albo w kolorze srebrnym, to już posiłkuję się AliExpress. Kolejne ozdoby i mam tutaj na myśli pyłki. I z pyłkami to jest, powiem Wam, różnie. Bardzo dużo pyłków z AliExpress mam i fajnie się sprawdzają. Zamawiam je dlatego, że w Polsce ceny pyłków są przeogromne, 20 parę złotych za taki mały, drobny pyłek. Ja wiem, że tego nie da się zużyć, bo tego jest bardzo dużo, no ale jak macie sobie kupić na spółkę z kimś, przesypywać te pyłki, później mieć je nieopisane, to już nie do końca do mnie przemawia. Zamawiam z AliExpress bardzo dużo pyłków, ale trzeba się liczyć z tym, że nie każdy będzie dobry, ponieważ część pyłków przyjdzie Wam po prostu taka gruba. Ja lubię te pyłki, które są tak maksymalnie drobno zmielone, że wcieramy je i tworzy się piękna tafla, a nie wszystkie takie są. Więc musicie się liczyć z tym, że zamawiając z AliExpress mogą Wam przyjść różne pyłki. Najlepiej zamawiać sobie jeden, jeżeli się sprawdzi, to u tego samego sprzedawcy zamówić sobie więcej kolorów, żeby mieć pewność, że przyjdzie Wam dobry pyłek, dobry efekt, to czego właśnie szukałyście. Więc warto próbować, ale liczcie się z tym, że nie zawsze musi się udać. I dalej powiem Wam o produktach do zdobień, których używam. I mam tutaj na myśli żele do zdobień, a konkretnie dwa typy, czyli spider żele. Ja mam kolor biały i kolor czarny. Sprawdzałam dla Was, jak się ich używa, jak się sprawdzają też spider żele z AliExpress, więc zostawię Wam link. Oraz drugi typ żeli, których używam do zdobień i są to żele z suszonymi kwiatkami, które testowałam dla Was jakieś dwa filmiki wcześniej, więc możecie sobie zajrzeć. I to są właśnie żele, mam dokładnie dwie sztuki spider żeli, trzy sztuki suszonych kwiatków, które służą do ozdabiania, które kładziemy na dwie warstwy utwardzonego koloru i przykrywamy topem. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć Wam trochę o produktach z AliExpress, których ja nie zamawiam. I nie mówię tutaj o tym, że Wy nie możecie ich zamawiać lub że to są złe produkty, bo często większości z nich po prostu nie miałam z różnych powodów i te powody również Wam powiem. Po pierwsze, nie zamawiam z AliExpress baz, topów i lakierów hybrydowych. Dla mnie są to środki chemiczne nieprzebadane, one mają kontakt bezpośrednio z płytką paznokcia. W Polsce jest bardzo duża ilość lakierów hybrydowych w niskich cenach. Ja po prostu nie czuję potrzeby ani chęci testowania lakierów z AliExpress. Jeżeli używacie i trafiłyście fajne, ok, natomiast dla mnie są to produkty nieprzebadane. Ja się po prostu boję ich stosować. Tak samo nie używam produktów do przedłużania, czyli żeli, akrylożeli, akrylu, produktów, które bezpośrednio mają kontakt z płytką paznokcia. I tak jak mówiłam, używam żelu, spider żelu czy żelu do zdobień z tymi suszonymi kwiatkami, ale on jest aplikowany już na sam koniec, na warstwę koloru, go jest bardzo mała ilość i używam go tylko raz na jakiś czas.
Natomiast nie używam produktów do przedłużania paznokci z AliExpress i tu powód jest ten sam, co przy lakierach hybrydowych. Po pierwsze, nie mam zaufania do tych produktów. Po drugie, w Chinach obowiązują inne normy produktowe niż w Europie. Ja nie mówię, że te produkty muszą być złe, ale nie macie żadnego testu, żadnego sprawdzonego źródła. Jeżeli nie jestem tego pewna, to po prostu tego nie zamawiam. Świadczy o tym chociażby to, że słuchajcie, przychodzi żel z AliExpress, nawet ten Spider Żel, i na nim nie ma żadnej informacji. Oprócz jakiejś nazwy, numeru, właściwie koloru, nie macie ani składu produktu, ani terminu ważności. Tu nie ma po prostu na tym nic. A w Polsce, jak przychodzi do Was produkt, to jest on jednak opisany, zresztą jak w całej Europie, więc ja na to zwracam uwagę. To nie jest aż tak ogromna różnica cenowa, żebym musiała koniecznie zamawiać to z AliExpress. Ja po prostu nie ryzykuję. Jeżeli ktoś chce ryzykować na własną rękę, nie mam nic przeciwko, natomiast dla mnie jest to po prostu zbędne i tego nie robię. I dalej nie zamawiam również z AliExpress preparatów chemicznych, takich jak cleaner, primer, ponieważ te produkty również mają bezpośredni kontakt z płytką. Tyle się mówi o różnych alergiach, więc po co? W Polsce również za małe pieniądze możecie sobie te preparaty znaleźć. W ogóle primer to starcza jeden na tak bardzo długi czas, że nie widzę sensu oszczędzania i kupowania go za 5 zł, jak można kupić za 10 sprawdzony produkt, który naprawdę dobrze działa i ma jednak przebadany skład. Kolejne produkty, których nie kupuję na AliExpress, to są lampy i frezarki. I teraz już Wam mówię dlaczego, bo tutaj powód jest zupełnie inny. Ja nie miałam tego typu produktów i ja nie mówię, że one są inne, że one są złe. Możliwe, że to są te same, które kupujecie na Allegro czy na stronie jakiejś dużej firmy kosmetycznej. Natomiast ja zamawiam w Polsce, dlatego że chcę mieć gwarancję, chcę mieć pewność dobrego kontaktu z osobą, od której to kupuję i wolę dołożyć parę złotych, a mieć pewność, że do tej osoby mogę za pół roku nawet napisać, mogę produkt zwrócić, gdy się coś nie zgadza i mogę tą gwarancję przez okres jej trwania, tam roku czy dwóch, mogę cały czas wykorzystywać. A na AliExpress na dobrą sprawę nie mamy tej pewności, dlatego ja te produkty wolę zamówić w Polsce. Tym bardziej, że są to produkty, które zamawia się raz i użytkuje bardzo, bardzo długi czas. Ale oczywiście są to produkty pewnie te same, jednak wybór już należy do Was. I tu jeszcze zaznaczę, bo pewnie ktoś mnie zaraz złapie, że pochłaniacz zamówiłam z AliExpress, mimo że to jest ten typ produktów takich droższych, ale słuchajcie, on jest tylko tam dostępny i ten typ pochłaniacza był dostępny właśnie tylko na AliExpress i ja świadomie ryzykowałam, że może coś być nie tak i ja nie będę mogła tego produktu oddać. Jest wszystko ok, był sprawdzony, działa dobrze, więc całe szczęście, ale to był taki świadomy zakup, wiedząc, że gwarancji na ten produkt nie mam. I ostatnia rzecz, której nie kupuję na AliExpress i tu pewnie duża część osób się ze mną nie zgodzi, ja nie zamawiam płytek do stemplowania z AliExpress. Wszyscy zamawiają i wszystkim przychodzą fajne, ja zamówiłam kilka, żadna nie nadawała się po prostu do stemplowania. Były tak słabo wyżłobione, były tak niedokładnie zrobione, że te wzory w ogóle mi się nie odbijały żadnym stemplem, żadnym lakierem. Ja już po prostu myślałam, że ze mną jest coś nie tak, że ja nie umiem stemplować, ale zaraz później przyszły do mnie płytki z Beloved Plates i wszystko szło super. To samo jest z płytkami z Bon Pretty Story. Słuchajcie, ja wiem, że to jest mimo wszystko chińska firma, ale jest to już jakaś konkretna marka. I jeżeli chcecie zamawiać płytki na AliExpress ze strony Bon Pretty, okej, te sprawdzają się u mnie bardzo fajnie. Natomiast mówię tu o płytkach takich nieopisanych, żadnej firmy, podróbkach jakichś lepszych, znanych marek. Tych produktów nie zamawiam, bo po prostu u mnie nie działają. U wszystkich się sprawdzają, przynajmniej u większości, więc jeżeli macie to szczęście, ok, ja wolę kupić sobie jedną porządną płytkę i mieć idealnie wystemplowane wzory. Aktualnie, jeżeli chodzi o moje płytki, znajduje się tam tylko Elysium, Beloved Plates i kilka płytek właśnie z Bon Pretty. I te działają perfekcyjnie, wszystkie z AliExpress poszły po prostu do wyrzucenia. I to już by były wszystkie produkty, które na AliExpress zamawiam, które Wam polecam oraz te, których Wam nie polecam. Wytłumaczyłam swoje powody, każdym z Was kierują inne przesłanki, inna motywacja, każdy ma inne doświadczenia.
Więc słuchajcie, nie obrażajmy siebie wzajemnie. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, ok, każdy może mieć swoją opinię na różne tematy. To jest zdanie moje. Jeżeli dla kogoś jest ono ważne i ma jakiś wpływ, to bardzo mnie to cieszy. Jeżeli macie swoje zdanie lub swoje produkty, o właśnie, napiszcie mi w komentarzach, jakie produkty z AliExpress do paznokci Wy używacie, jakie się Wam fajnie sprawdzają. Jeżeli macie jakieś takie perełki, to koniecznie dajcie mi znać, bo w tej cenie właściwie nie ma żadnego ryzyka, że no można po prostu te produkty sobie testować dowoli. Jeżeli macie coś takiego, koniecznie dajcie mi znać. Być może będę Was podpytywać o konkretne linki do konkretnych produktów, żeby je sobie zamówić i przetestować. Jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy filmik, to być może powstanie z niego taka seria, bo AliExpress mimo wszystko jest taką skarbnicą takich produktów, które mogą się Wam przydać, bo są po prostu w tańszych cenach, trzeba kupować tam tylko ostrożnie. Natomiast wszystko jest dla ludzi, z wszystkiego możemy korzystać w ramach rozsądku. Jeżeli macie jakieś swoje typy, no to koniecznie piszcie w komentarzach. Ja będę Wam bardzo wdzięczna, a na dzisiaj to już jest wszystko. Trzymajcie się ciepło, pa pa!